a na tą chwilę machaj będą, ryby będą, z tym, że nie na pewno, pamiętajcie. Ale dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc łowimy dalej, dalej, dalej i jest bajecznie. Wiecznie, ale bajecznie, Pyzuś, bajecznie. Założę ochotki. Spróbujemy, zobaczymy ochotki, co i jak. Pęczek, ochotek, założymy ze 4 dorodne sztuki. Mamy 4 sztuki. Zobaczcie sami. 4 sztuki. I zobaczymy, co nam to przyniesie. Więc machaj będą, ryby będą, z tym, że nie na pewno. I do klipa. Sam jestem ciekaw, co na czyste, same 4 ochotki. Czy będzie jakieś skazanie, czy nie. Więc czekamy, czekamy, jest bajecznie. Potka. No i zobaczcie, szarpało, szarpało, wstałem, włączyłem kamerę, chciałem wam pokazać branie i przestało. No i widzicie, w ten sposób dużo brań tracę. Nie wszystkie ryby są zacięte, bo skupiam się bardziej na pokazywaniu wędkarstwa, łowienia ryb, brania. W ten sposób widzicie już po ochotkach. Zobaczcie, co się dzieje. Jak nie powtórzy teraz, to już ochotki tam na pewno nie będzie, ryby nie będzie, więc będę musiał przerzucić zestaw. Tak mówię, dużo czasu poświęcam nagraniu wam brania. Nie zawsze zdążam z włączeniem kamery, z ujęciem tego, więc przez to dużo brań ryb tracę. Ale co się wlecze, nie uciecę, jak to się mówi, ściągnę i założymy świeże robactwo. To jest coś, czy nie ma nic? Nie ma nic, tak mówiłem. Ale ochotki są. Ale ochotki. Są, więc tylko dołożymy, dobijemy mocniej zanętę, żeby tak dłużej stała trochę. Zobaczymy ochotki. Są. Dołożymy najwyżej jeszcze sztukę. Jeszcze ładną jedną sztukę. Ach, na bogato.
Niech będą dwie. Bo i tak zaraz na pinkę będę wędkował. Tylko chcę wciąć rybę i zobaczyć, co na to będzie. Tak mówię, mocniej ubijam, tak aby to dłużej było w wodzie. Nie od razu po zarzucie się rozsypało. No i czekam na pierwszą rybę złowioną na ochotkę. Przy tym silnym wietrze. Okej. No i zobaczymy, co nam przyniesie ochotka. Nie wiem, czy branie było, czy nie, ale tą na pewno ściągnę i założę świeże robaczki. Tak wam pokazywałem na włoso. Co jest? Czy by coś było? Nie, to podajnik. Podajnik do białych robaków. Więc, drodzy państwo, tak to się prezentuje. Zanim nabijemy podajnik z białymi robakami, założymy pakunek, który przygotowałem. Wystarczy robaczki ściągnąć. Tak, niepotrzebny fragment żyłki, aby nie uszkodzić pętelki, odciąć. I mamy gotowe. I teraz ten pakunek, który przygotowałem, z powrotem nawlekamy przez naszą pętelkę. Mamy i teraz wiążemy na supeł. Tak jak w pierwszym przypadku. Jeden, żeby to nie spadło. Dwa. Trzy. A damy jeszcze raz. Cztery. Końcówki odetniemy. I w szybki sposób cieszymy się z świeżym zestawem. Takim jak tutaj. Zobaczcie sami. Zestaw przygotowany. Nabijamy podajnik. Tak, pierwszym razem otwieramy, tylko damy trochę zanęty. Tym razem damy trochę pinki też, zanęty, tak aby zapach był. Kilka grubszych pelecików, tak aby nam ściągało. I resztę zasypujemy białymi. Zamykamy i mamy wszystko w porządeczku. I nasz zestaw przerzucamy na świeżutko. Dokręcę hamulec. Do klipa. Niech sobie to stoi, a przy okazji, bo nas nie było, poszliśmy do kolegów, zobaczymy, co tutaj jest, czy jest przynęta, czy nie wyssane, przerzucimy, zobaczymy. Opa, 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 hop, przy tym wietrze, tak to wszystko się prezentuje. Dobrze.
się trawa, wszystko co płynie chyta. Dwa świeże robaki, biały. No i czerwony. Już zarzucę, bo nagrywam. Już, poczekaj, już. I czerwony. Już, dobra, dobra, jak nie, ryba ważniejsza niż mój zestaw. Co masz? No leszczyk jakiś, może by był ten największy? No chyba tak, bo ja swoich nie mierzyłem. Moje po trzy dychy miały, ale nie więcej. Dobra, to mierz go. One zaczęły się, tak jak wtedy widziałem. Od 50 jedź, dobra. Będzie lepiej zmierzyć. 41. No ile? 41? Tak jest. 41. No. Dobrze. Czyli na razie jest największy. I największy. Ryba. Wiesz co, wypuścisz? No. Dobra, pierwsza ryba twoja, tak? Tak, moja pierwsza. Pierwsza ryba. Wypuść. No ale widzicie, drodzy Państwo, na razie najlepszy. Ale nie jesteś na zero najlepiej. No, pogratulować. I oto taka Robercika. 41. Drodzy Państwo, wraca płyń. I Robercik na tą chwilę wygrywa. A ja się tym nie przejmuję. Przerzucam drugą z wędek. Przerzucam zestaw. Zobaczcie, godzina 12.45. I dopiero teraz od rana pierwsza ryba u Roberta. Ładny leszczyk. No ale zobaczcie, pierwsza ryba tak późno. Przerzucam. Okej. Stawiamy. No i czekamy na branie. A to grubo, a to cienko. Siedź coś delikatnie. Trzymamy. Zobaczymy tylko, co, czyżby certa? A coś za lekko idzie, jak na razie. Ale pociągnęło ładnie, więc zobaczymy, co i jak. Walczy, walczy. Dwunastka, dwunastka. Grubiej założyłem. Nie ma brań. Więc dlatego fluokarbon i dwunastka. Fluokarbon i dwunastka. Odjazd jeszcze nie widzę, co, nie widzę, brzana czy certa, może świnka, chyba brzana, chyba brzana. Z krzakami jeszcze na dodatek, dodatkowy opór dla mojego przyponu. Z krzakami. Z krzakami. Ale ryba. Zaliczona. Kabłąk. Mamy niedużą brzanę z
z krzakami. Tak to bywa. Jeszcze jakieś kolczaste te krzaki. Jak to idzie, żeby nie zerwać zestawu. Tu na brzeg położę. I mamy niedużą brzanę, która zapięła się za sam koniuszek. Baja po kość dorosłego. Baja. Przerzucamy zestaw. Taką muszelkę, która się zahaczyła. No jak może być branie, jak muszla jest? Zobaczcie. Jak może być branie, jak muszla jest? O. Teraz puściła. Jak może być branie ryby, jak muszla jest, a może rybka dopłynęła do robaków, w niej była zainteresowana muszlą i takie delikatne pociągnięcia zestawu, więc musimy coś z tym zrobić. Robaki zostają i powracamy do pierwszego wariantu, czyli duży podajnik. Z powrotem 115 gram, ale jest to nieidealny wymiar. Jest 125 pusty, nie tak pisze producent na podajniku. Więc to samo zarzucamy, tylko z zanętą. Ubijemy, nie żałujemy, bo i tak niedługo będziemy kończyć. Godzina jest 13:19, ciśnienie stoi 13:19. Tu jeszcze mamy trochę wędkowania. No i ten sam zestaw rzucam, ale bez muszli. Bez muszli, bo muszla była niepotrzebna. Zacisnęła się na haku i przez to ryba może nie skubała. Okej. I to niech stoi. I oby nam przyniosło jakąś fajną rybkę. Uspokoiło się trochę. Zobaczcie, trochę się uspokoiło. I aby tak do końca było, byłoby fajnie. Miałem dzisiaj drugą kamerę przygotowaną dla was. Chciałem na zakończenie sezonu na Połańcu zrobić jakiś fajny film, jakieś ujęcia, brania, ale pogoda nie pozwoliła, więc nie wyciągałem drugiej kamery, bo bardzo tam nie ma od wiatru mikrofonu, bardzo szumy by były, szumy, wygięcia, szumy i nie za dużo było brań, więc odpuściłem sobie i kręciłem dzisiaj na jedną kamerkę. No i teraz trochę się uspokoiło, stoi ładnie, no i zobaczymy co i jak. Ochotkę zaraz ściągam, bo efektu nie ma. I zakładamy pinkę. Więc drodzy Państwo, kończymy tego monstera. Kolejne podsumowanie co i jak, bo godzina 13:22. Robercik, mów co i jak. Ustało trochę. No i powiedz tak dla widzów szybciutko co i jak. No słuchajcie, no złapałem jeszcze jednego małego leszcza, taki o 30 cm i na razie wszystko. Dwie ryby tylko, Big Fisha na razie. No, ale to wiesz, tragedia. A, jak dla ciebie? Jeżeli ogólnie, to bardzo słabo. Słabo. Tak, ale nie jesteśmy osamotnieni, ogólnie na kanale jest taka lipa jak cholera. Wcześniej pan do mnie przyszedł i mówi, co tam, ja mówię, cały czas brania, to. No. On nie wierzył. No. Nie wierzył, bo na całym kanale tak jest. No ale czekam, jeszcze mam 2 godzinki wędkowania, a wiesz jak tutaj jest. Nie, może coś się tam wydarzyć takiego, że nam przysłoni to te nasze na razie niepowodzenie. Zenia i będzie pięknie i bajecznie. I w pytę przede wszystkim. Idziemy do Rafała.
Rafałku, rzucaj, machaj, będą, ryby będą. Podsumowanie, bo już ostatni raz tu na razie przychodzę. Powiedz co jak, drogi kolego. No kurczę, no jazgarz drugi. Drugi jazgarz? Drugi jazgarz. To trzecia ryba dopiero. Ale tragedia jest, nie? Tragedia. Nawet bran nie ma, teraz się fajnie zrobiło. No liczymy na coś fajnego. Pogoda, ładna się pogoda zrobiła, no ale co z tego, no. No Robert ma Big Fisha, 46, nie wiem ile tam miał leszcza, no dwa leszczyki, ja jeden 46, no ale widzisz, no z przypadku, bo z przypadku, ale jest, ale liczy się, ale liczy się, drodzy Państwo, i walczymy dalej, więc machaj będą, ryby będą, a ja idę do siebie i kombinujemy dalej. Więc drodzy Państwo, jest godzina 13:27, ja rybki Wam pokażę, bo siatkę sobie wysuszę. Wysuszę sobie siatkę, rybki wypuszczam, mam trzy certy takie do 40 centymetrów, nie oszukujmy się, jedna nawet 40 i dwie ciut mniejsze. Siatkę wysuszę, ryby wypuszczę, więc ryby wypuszczone, największej zrobiłem zdjęcie, jak widzicie. I wędkujemy jeszcze przez jakieś dwie godzinki. No i dzisiaj coś fajnego widzieliście. Ta największa oczywiście na pęczek robaków, jak widzieliście. No i rano szkoda tej ryby, czy to był duży leszcz, czy jakaś duża brzana, co zerwała 0,12. Ale widzieliście to na filmie. Chciałem się pospieszyć. I trudno, ryba spadła, takież równe szanse na cienkich zestawach. My teraz wędkujemy, niech to schnie, obecnie 13:30, mamy półtora godzinki jeszcze wędkowania i będziemy musieli opuścić miejscówkę, zbierać pomału wszystko, więc wędkujemy dalej i jest w pytkę. No kolejny leszcz. Leszczyk. 41 tamten, ten większy będzie. Większy będzie. 45. 45. Guzik taki jak z tego. I no ile? 42. 42. Nie, poczekaj. Nieźle. Tu. O. Od 50 masz. Trochę tak. No, 45. Ile? Prawie. Prawie. 44. No. 44, o centymetr się pomyliłem, widzisz? No. Dobre mam oko. Dobra, coraz większe. No, to... Daj podbieraczek, no wypuścimy. I gratulacje, Robert. Jeszcze mamy trochę czasu, to wiesz, może ci wejdą. Trzecia ryba? Trzecia, no ale widzicie jakie. Drodzy Państwo, więc wędkujemy. 44. Oto nowy rekord. Baja. Tak. Na tą godzinę. Na tą godzinę, ale wiesz, jeszcze, bo to wiesz, Robert nie będzie zadowolony, z Big Fisha tylko. No. A jak połowi sobie jeszcze ci wejdą, to już... Będzie mega, nie? Będzie mega. Czego ci życzę? Okej. I widzicie, tak to wygląda. No, zdążyłem czy nie zdążyłem? Czy po braniu? Widzicie, zanim kamerę włączę, nie, pierwsze co robię, drodzy Państwo, jak jest branie, łapę za kij, tylko pierwsze co robię, to włączam kamerę, tak aby Wam pokazać, jak trzepię i zacinam, ale nie zawsze się zdąży. No ale zobaczymy. Trzepało i się wytrzepało. No zobaczymy. Więc tak mówię, dużo brań. O, trzepię. O, i teraz, o, widzicie, i o to chodzi, aby Wam pokazać co i jak od podstaw. Trzepię, aż się wytrzepia coś niewielkiego, gdzie mi tam do Robercika. Prawdopodobnie certa, zobaczymy. Co to jest, bo na leszcza to
nie wygląda. Ryby już wypuściłem i mamy co? Co to jest? Co to jest? Krampik, co to ma być? Co to za ryba? Drodzy Państwo, co to za sztuka? Jakie emocje? Profesjonalnie podebrane. Wszystko w pytkę. Tylko ryba coś jakaś taka malutka. Co to mamy? Co to mamy? Co to mamy? Tak, aby nie zerwało zestawu. Malutka certa. Malutka. Bardzo malutka. Maluteńka. Pój maluszku. Po kogoś odpowiedniej budowy ciała i jakoś większym dorobkiem wieku. Wędkujemy dalej. Siedzi kolejna rybka. Praktycznie po zarzuceniu. Tylko nie wiem, czy coś drobnego. Nie czuję jeszcze. Pogoda się zrobiła. Jak trzeba praktycznie jechać do domu niedługo. Zobaczymy tylko co. Co mamy? Nie widzę. Czyżby certa? Certa chyba. Czy kleń? Coś taka gęba błyknęła mi. Inaczej. Prawdopodobnie klenik będzie. Ale jeszcze nie gotowy. Nieduży, ale cieszę. Zawsze to jakiś inny gatunek ryby. Drodzy Państwo. I rybka zaliczona. Zawsze to jakiś inny gatunek rybki. Dobrze widziałem. Dobrze widziałem nieduży klenik. Zobaczcie. Zanęty. Wypluł delikatnie. Zapięty. I taki klenik. Pan Klenio wraca. Baja, pójdź po kość dorosłego byczku. Przerzucam zestaw dalej. Jest bajecznie, bajecznie, pięknie i przyjemnie. Ach, i o to w tym wszystkim chodzi. Ale czy ryba jest? Chyba nie ma. Nie ma. Znów za późno włączyłem kamerę. Widzicie, o to w tym wszystkim chodzi, tylko nie zawsze wychodzi tak, jak by my tylko to chcieli. Robaczki zmienię tylko i wędkujemy dalej. Trzy i dla pewności damy cztery, bo to jest bardzo cienka żyłeczka, na której są robaczki. Całość odczepiamy, odetniemy i mamy kolejny pakunek za leszczem albo czymś większym. Dobrze. Zarzucamy i to już do końca będzie stało, dokręcam. Coś mi się na szczytówce tam zaplątało i mogę złamać sprzęta, więc muszę to
muszę pić, na drugie jest branie. Zobaczcie. Ok. Mamy coś, więc najpierw wyholujemy to maleństwo, jeśli jeszcze jest. I zarzucimy obydwie z wędek, co mamy. Nieduży lesio. Ale powtarzam, trzeci, ale nieduży. Leszcza to prosiutko. I tak mówiłem. Trzeci leszczy, który już się pod bieraku odpiął. Odpiął się, haczyk jest. Więc baja. I przerzucamy obydwa zestawy. Czek białych rybaczków po zarzuceniu. Zobaczymy. Znów widzicie, zmarnowałem branie, bo wstałem, chciałem wam pokazać, ale może powtórzę, ale pęczek białych rybaków. Czekamy, czekamy. Ja zaraz wynoszę pomału wiadro, rzeczy niepotrzebne i zobaczymy. Co i jak? Ta. No dawaj, 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 dawaj. Znów po braniu. Boże, z tą kamerą. Z takim filmowaniem. Nie można, nie można. Samemu ciężko. Kamera cały czas nie może chodzić, bo akumulatorki szybko schodzą. Więc ciężko trafić na branie, ale zobaczymy, zobaczymy. No Robson, godzina jest 14.20, jak tam? No słuchaj, ja dołapałem jeszcze jednego leszczyka i certę. Ale mniejszy leszcz? Leszczyk taki, 30 cm, także... A certa? Certa ze 30 parę, także malu też ma. Też mała? No raczej szału nie ma. Na jabrzanę wymiarową złowiłem na pęczek tych białych. Na 8 białych robaków na włosie, zobaczysz na filmie. Czyli największa brzana u mnie i największa certa. Około 40 cm co na zdjęciu. Na pęczek białych na włosie. Zobaczysz co jak na filmie. No i walczymy dalej, wiesz, mam brania, tylko zanim włączę kamerę, chcę nagrać jak telepię szczytówką. Bo wziąłem drugą kamerę, żeby fajnie było, ale druga kamera, świsty, gwizdy by były, bo nie mam tam głośnika, wiesz, od wiatru. I dlatego dla widzów nagrywam z jednej kamery. Więc machaj, będą. Ryby będą. Ryby będą. Zarzut pod mistrzowską. Rybę, a i tak masz Big Fisha. Na razie. I na razie. A dopóki przynęta w wodzie mam okazję coś złowić, ja pomału noszę, ale wędkujemy dalej, dalej i jest w pytkę. 13.58. Zobaczcie, 14 godzina, teraz dopiero się uspokoiło, że tak w miarę stoją wędki. Wiatr nie wieje. Jest po prostu tak, powinno być przez większość dnia. No ale tak nie było, widzieliście na filmie. Dużo przyponów zerwałem, bo tu się zaczepiło, tam się zaczepiło, tu zawiało, tu nie zawiało, tu się supeł zrobił, tutaj okrzaki zaczepiłem. Dużo przyponów mi dzisiaj poszło. No ale widzicie, no, już coś wieje, ale jest teraz w miarę, nie, wiatr nie rzuca tak kijami, falka malutka. No i tak powinno być, teraz każde wskazanie widać. Ryby, a nie tak wcześniej, jak to było na moim filmie. Ale zobaczymy jeszcze. Mamy trochę czasu, więc zobaczymy co i jak. Zaraz pomału będę wszystko do samochodu nosił, kawałek, tak aby najpotrzebniejsze rzeczy sobie zostawić i jak najmniej było później do noszenia. Parasol bym zwinął praktycznie, ale chroni mnie przed słońcem.
i oślepiam je z boku, więc parasol zostawię do końca praktycznie, a tu już trzepię. Już branie jest delikatne na prawej wędce. Zobaczymy, czy uda się nagrać. Ale już tam rybka podpływa, zainteresowana jest po zarzucie naszym zestawem, naszymi pinkami. I zobaczymy. I tak, aby coś fajnego złowić, dlatego jedna wędka, przeważnie grubo. Tak, widzieliście. Gruby przypon, większy haczyk, więcej robaków od na początku, później ten zestaw, który wam pokazałem, z pęczkiem białych robaków, który przyniósł największą certę, co na zdjęciu. O. I nie ma. Nie zdążyłem, ale widzieliście. Czy coś drobnego? Nie zdążyłem. Nie zdążyłem, ale branie widzieliście, jakie intensywne. Więc tak to jest. Tak to jest, za daleko siedzę, ale dlatego musiałem dalej siąść, bo deszcz zacinał. I dlatego dalej siadłem od wętek i tak już zostało. Ale branie było, widzieliście, więc przerzucam zestaw i widzimy się za chwilkę. Pęczek białych robaków. Białe robaki. Pęczek. Więc zobaczymy tylko, co na ten pęczuś się chyciło. A coś niedużego, ale pęczek, widzicie, lewa wędka. Nie będę spieszył się, bo nie wiem co. I ryba weszła w zaczep, muszę ją przytrzymać. Żeby w kamienie znów nie weszło. Zobaczymy tylko co, żeby tylko w kamienie weszła. Tylko co na pęczuś. Brzana na pęczek białych robaków. I ryba zaliczona. Drodzy Państwo, pęczuś robaczków i taka brzanka. Nie płacz, dziewczyno. Zwrócę ci wolność. Nie płacz, droga dziewczyno. I taka brzana piękna jest w pytkę. Płyń, droga dziewczyno. Baja, rośnij i nie daj się złowić, poszła. Jest w pytkę, na pęczek, druga ryba na pęczek, tak sobie wykombinowałem i też tak łowię. A więc coś jest i zobaczymy co, bo to prawdopodobnie już ostatnie rybki z dzisiejszego wypadu, jeszcze słonko wysoko, nie opuszczamy miejscówki, pomału pakuje się, ale zobaczymy co jak. Każda ryba cieszy na zakończenie sezonu na połańcu. Może nie zakończenie sezonu wędkarskiego,
ale na pewno zakończenie, ostatni wypad na Połańcu w tym roku, bo jeszcze jeden film z zakończenia prawdopodobnie będzie z żywczykami, ale to zobaczycie co i jak. Prawdopodobnie certa, zobaczymy. Dzięki. O, o jaka. O, 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 mierzymy. O, może być. Może. Daj mu odpocząć. Dam mu odpocząć. I oby był większy od Robercika. No wiesz, jak bym chciał? No zawsze będzie wygrywał. Zawsze. Oj, piękny, może być, piękne rzeczywiście. Dobrze, już. Pomalutku muszę się skupić się, bo to jest 0,12. A już dzisiaj jedno tak straciłem, coś dużego. Tylko jedno podejście i podbieraj. No już, szykuj się, Rafałku. Wiesz co, że mi wody to na czym płycie złapie, nie? Jeszcze. Jeszcze. No ustaw się dobrze. Jeszcze. Ale powiem ci, że może być dzisiaj ciężki. No i teraz. Jest. Jest, mierzymy. Mierzymy i być może. The win is only one. Trzymaj wędkę. Wędkę, proszę ci bardzo. Mierzymy. Uważaj na te kij. Dobra. Mierzymy, ale będzie blisko. No. Ho, ho, ho. Podejrzewam, że wygrasz. Nie, Rob, też był spory. Też był Robsona spory. No. Tak, żeby nie było od 50. 45, kolego. Nawet i troszeczkę, i 2 mm. Puść, równiutko, żeby nie było od niedomówień. Poczekaj. Jest, 45, tak? I 2 mm. 45 i 2 mm. Poczekaj. Robek, nie, chodź, dla sprawiedliwości. Bo to jest ważna rzecz. No. Nie, zmierz sobie sam. 2 mm. Nie zmierz. Jest ciut większy od twojego, ciut. I 2 mm, 45 i 2 mm. Tyle samo ma, kurde. Nie, 45, no co ty? 50? Weź do linii. 95? Masz. No poczekaj. No. Większy jest ciutkę. Patrz. No już nie gadaj, ciutkę jest większy. Kurde, tyle samo, zobaczysz na filmie. Ty, a może być remis? Nie, ale jak nie ma remisów, bo tutaj tu w tym wypadku to jeden wygrywa. No zobacz. No Robek. Ciutkę większy jest. No w sumie mój miał, też było tak na tyle, nie? No, ale 2 mm to jest wiesz. Dobra, 2 mm robi różnicę. Ale poczekaj, jeszcze łowimy. A. Jeszcze łowimy. Ale przyznajesz mi na razie mistrzostwo? Kurde, jasne. Na razie. No. Więc, drodzy widzowie, życie jak w Madrycie. Odczepiamy rybkę, przytrzymaj go. Bo już praktycznie wszystko chowam. Jeszcze przerzucimy jeszcze zestaw. Delikatnie wziął. Bardzo delikatnie. Trochę. Haczyczkę. Poczekaj. Widzisz, że 16. Zerwałem go. Nie. Tylko haczycz zerwany jest, przypon. No. Zobacz. Zerwany przypon. I rybkę odpuszczamy. Delikatniutko. Ale jest piękna. Dała mi mistrzostwo jak na tą chwilę. Puchar jest mój, ten puchar do mnie należy. Nie oddam nikomu nie oddam. Ten puchar do mnie należy. Jak na razie, ale konkurencja nie śpi, drodzy Państwo.
Więc puchar jest mój. Ten puchar do mnie należy. Nie oddam nikomu, nikomu nie oddam. Ten puchar do mnie należy. Płyń, dziękuję ci za walkę i za zwycięstwo prawdopodobnie, Leszczu. Pęczek białych robaków. Drodzy państwo, zobaczcie, białe robaki, pęczek. Niech pociągnie jeszcze. I mamy coś. Spadło. Czułem, jak spadło. Trudno, ale branie było. Przytrzymałem, hamulec był dokręcony, bo to naprawdę są konkretne przeciążenia. 140 gram pod haczyk zanęto. Zobaczcie, przypon poszedł. I to poszła 14 na fluokarbonie. Zobaczcie. 14 pęczek, ale branie było konkretne, więc przerzucamy jeszcze i zaraz będziemy kończyć, bo już pora, ale jeszcze na koniec przerzucimy zestawy. Siedzi coś. Przekładamy. I co mamy? Na drugiej jest. Mamy dwie ryby. Mamy dwie ryby. Teraz muszę zobaczyć, która większa. Dwie ryby. Czyli trzeba jakoś teraz sobie poradzić na krzyż. Jedną trochę, drugą trochę. Jedną trochę, drugą trochę. Jedną, drugą. I zobaczymy, która większa. Tą trzymamy. A tą zobaczymy. Jedną trochę, drugą trochę. Która większa? Ciężko mi powiedzieć, chyba prawa. Zobaczymy. Zobaczymy. Więc między nogi tą i zobaczymy, co tu jest. Tu odjazd. Co mamy? Spróbujemy dwie, profesjonalnie dwie próbujemy ryby odhaczyć. I to będzie już zakończenie rybki. Tu mamy brzanę. Mamy brzanę, a na drugiej mamy nic. Była większa, ale musiałem wybrać jedną albo drugą i tu spadła, więc przerzucamy zestaw. Jeszcze odczepiamy brzanę. Widzicie, zaraz nie będzie można wędkować, ale musimy opuścić łowisko, bo tak trzeba. Szkoda, że druga, nie wiem co tam było, zeszła, ale ciężko dwie ryby wyciągnąć na raz samemu. Baja.
jeszcze przerzucę i się pakuję. Śledzie, zobaczcie, parasol wyrwał się od wiatru i poleciał. Dobrze, że niedaleko i akurat w tą stronę. Taki wiatr, tak zawiało. Zobaczcie, już kończymy. Pakowałem się, śledzie wyjęłem i zobaczcie, jak zawiało, że aż parasol wyrwało. Dobrze, że poleciał akurat w tą stronę. Zobaczcie, i tam już szczepie. Już szczepie, ale dla mnie jest ważne złożyć parasol. Zobaczcie. Już trzepie. Zobaczcie, wyrwało. Będzie trzeba to jakoś ogarnąć, a na tą chwilę zwijam. Dobrze, że nie poleciał daleko w wodę. Okej. No. Dobra, bierz. Ja w tym mam, w torbie zielonej. Aha, ty też masz. Nieważne co ja mam, jak chcę zmierzyć, zmierz. Dobra, dobra. No nie, nie przeszkadzaj sobie tam. Ja wiem, że się nie poddajesz. Zmierz sobie, tam jest w torbie. Ale to leżu mnie nie będzie. To zobaczę co. Certa. Ładna certa, taka po 40. Zmierzymy. Ile ma? No, troszkę więcej od twojego. Więcej? No. Ile? 50. 50, tak. No to wygrałeś. No ale ja już kończę, bo wiesz. No ja też. Ja już kończę, bo później okrzan dostaniemy, że jeszcze po tak, wędkujemy tak. Po zmroku. Już uciekamy. Mistrzu. Mistrzu, i przy okazji weź powiedz co i jak, bo już kończymy. Słuchajcie, to jest tak, ostatnia ryba okazała się największą na dzisiejszym dniu. Największą. Największą, nie było większej. Nie było. Tak jest i ogólnie ryba niestety nie współpracowała na tyle, na ile żeśmy chcieli, jakbyśmy chcieli, ale i tak żeśmy coś tam połapali. Jest to ostatnie dni grudnia. 40. Piękno. Ale piękno, opat.
No i mów co dalej. No i słuchajcie, no, no ogólnie to wszystko. Jak ryba weszła później. Tak, troszkę później. Ja jestem mega zadowolony. Jednak nie było dużo, ale były ładne, wszystkie wymiarowe. Także jest ok. No i co ja mogę powiedzieć? No, jak na ostatnie dni roku połapaliśmy. Połowiliśmy. Połowiliśmy, ja też koło 20 ryb miałem. Jak widzieliście, nie wszystkie nagrałem, bo się nie dało. I jest spytkę, ściągamy. I drodzy Państwo, oto tym akcentem zaczął ci się nagrywa. Nie, nagrywa się. Słuchajcie. Nagrywa się, no. No słuchaj, ja bym w ogóle tak, bardzo chciał podziękować za miłe spędzone wypady w tym roku Sylwkowi i tam Rafałowi. Te nasze spotkania były bardzo owocne. Co było widać na filmach. Co było widać na filmach, tak. No i oczywiście z okazji, no, ponieważ to już jest koniec roku, chciałbym złożyć wszystkim widzom, którzy teraz nas oglądają, szczęśliwego nowego roku i połamania wędek, ale nie na kolanie, tylko na rybach. Na rybach. I to jest moje takie życzenie dla wszystkich oglądających ten program ze mną i oczywiście jako autor jest tutaj Pyza. No, dziękuję. Szczałka, piątka. Kurde. I przy okazji mistrzu za największego bitwisza, leszcza, bo drodzy Państwo, dopóki przynęta w wodzie mamy okazję coś złowić i łówmy i miejmy tą nadzieję, a nadzieja zawsze ginie ostatnia. Robert wziął się za siebie i ma bitwisza. Na koniec roku. Na koniec roku. Więc drodzy Państwo, oto tym akcentem zachód słońca. Nie będziemy już wędkować, dlatego że już nie można. Ze względu na to, że są jakieś przepisy, zakazy, nakazy i musimy to szanować. Od świtu do zmierzchu, więc na tym kończę. I jeszcze przy samochodzie zobaczymy co jak z Rafałem. A na tą chwilę zwijam się i narka. Auto wszystko będziemy musieli nosić daleko do... O, jeszcze mata, jak mi odleci parasol i będzie już tip-top na zakończenie sezonu. Więc wędki, pokrowiec mam przy samochodzie i tam to wszystko już złożymy i kończymy. Zobaczymy jeszcze co jak u Rafała, ale to już za chwilę, jak już będziemy wyjeżdżać. Więc drodzy Państwo, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre, na złe. No i tak to leciało. Do następnego wypadu. Jeszcze jeden wypad zrobię na zakończenie sezonu z czarnej nidy, prawdopodobnie z żywczykami. Więc bądźcie, oglądajcie. A na razie, na tą chwilę, koniec. I tak to leciało. Nic dodać, nic ująć. Najgorsze to jest, wiecie, w tym wszystkim, drodzy Państwo, zbieranie śmieci to nie problem, ale zbieranie się, składanie tego wszystkiego, ale połowione, tak jak widzieliście, nic dodać, nic ująć. Teraz tylko wystarczy wszystko poskładać. Zobaczymy jeszcze co od siebie powie nasz koleżka Rafał. Bo może on miał coś fajnego albo ma, może nas zaskoczy. Więc widzicie, wypad udany. Rybki brały jak brały. I o to w tym wszystkim chodzi. Ja w domu sobie wszystko pomyję, poczyszczę, bo teraz na to nie ma czasu. Zawijamy się na Kielce. Póki jeszcze słońce nie zaszło, schodzimy z miejscówki, tak to mówi regulamin. Od świtu do nocy, więc ładujemy się i wyjeżdżamy z Połańca. Tego już nie ma sensu mrozić, bo niewiele, więc nakarmimy nasze rybki.
mało, tak aby nic nie zostawić. Śmieci pozabieramy co nasze. I jedziemy, jedziemy. I tak trzymać. Robactwo do ponownego użytku. Dobrze. No, no, było bardzo fajnie. No i co jeszcze? Ale z rybami. No, Sylwek, no co ci powiem, no, z rybami to było fajnie, tak? Poza tym, że są obrały dzisiaj, tak? Tak, no. No niestety akcja była taka, że w tym momencie, no, miałem tylko może 5 czy 6 brań. Tylko. Tylko dwa leszcze, dwie brzany. Leszczyki. Dwa leszczyki, no, dwie brzany, 30, brzanę ładną. Brzanę ładną. I dwa jazgarze. I dwa jazgarze. I to wszystko. To wszystko. Drodzy widzowie, tak to leciało. Piątka. Nic dodać, nic ująć. Do następnego spotkania nad wodą.